To chodź, coś tam na górze postarali się. Tak, już wyklapią się. Nagrywamy to. Wiesz co, no, najlepiej z pola karnego. Z prawej za tydzień. Tak. Od najmłodszych. No już jesteś najstarszy. Nie włączaj tego, jak przegramy. Może rozpocznę od tego, że bardzo lubię komentować mecze Podbeskidzia, bo to drużyna z wielkim charakterem i nie dlatego, że jest to setny mecz Podbeskidzia w Ekstraklasie i z racji jubileuszu nie wypada mówić źle, ale to jest zespół, który potrafi najbardziej niekorzystny mecz odwrócić właśnie na swoją korzyść. I to mi imponuje, że do końca nie wiem, co się wydarzy. Dwa takie mecze, które w tej chwili na gorąco przychodzą mi do głowy. Pierwszy to wygrany mecz z Legią Warszawa, kiedy Aleksander Jagiełło, wypożyczony do Podbeskidzia właśnie z Legii, strzelił bramkę w końcówce, no i cała publiczność pod Klimczokiem była uszczęśliwiona. No i drugi to mecz ze Śląskiem Wrocław. Fantastyczne widowisko, w którym obie drużyny postawiły zdecydowanie na atak. Marek Sokołowski dwukrotnie nie pomylił się z rzutów karnych. Jan Blażek też strzelił gola. Śląsk miał wtedy fenomenalnego Dalibora Stewanowicza, który trafił do siatki trzy razy. Ale przede wszystkim, gdy słyszę o Podbeskidziu, to myślę, że to jest taka drużyna, która gra piłkę na tak. Tu nie zawsze byli piłkarscy wirtuozi, tu nie zawsze byli zawodnicy z pierwszych stron gazet, ale tu był zawsze team, tu był zawsze zespół, tu widać było, że zawodnicy gryzą trawę, że walczą do końca, dlatego bardzo lubię do Bielska przyjeżdżać i mecze Podbeskidzia tak rozgrywane u siebie już na tym pięknym nowym stadionie, który mam nadzieję niebawem będzie jeszcze piękniejszy i wypełni się kibicami, czy też na wyjeździe komentuje się z prawdziwą przyjemnością. Tych meczy było na pewno parę takich, co najbardziej utkwiły mi w pamięci. Pierwszy przede wszystkim mecz na Legii Warszawa. To były pierwsze 3 punkty zdobyte w Ekstraklasie. Wygraliśmy tam 2-1, bardzo fajny mecz. Następny to też na pewno inauguracyjny tutaj w tej wodzie, gdzie graliśmy z Jagiellonem Białystok, który był 2-2. No co mogę powiedzieć, jeszcze ten mecz ze Śląskiem Wrocław tutaj bardzo fajny, gdzie strzeliłem 2 bramki z rzutów karnych, 3-3. No i na pewno wygrany na Wiśle Kraków, 1-0. Mecz, który ja najbardziej wspominam, mecz tutaj w Podbeskidziu, no to zdecydowanie mecz z Widzewem w Łodzi, mecz dający utrzymanie, wygrana 2-1, bielski cud stał się wtedy już faktem. I robisz to. To już jest to, co jest.
Na tego play-on najlepiej gra. Okej. Okay. Znowu z tą kamerą. Bardzo dobrą zmianę w Gdańsku. Dzisiaj sobie wywalczyłeś miejsce w wyjściowej jedenastce. No i ta asysta chyba takim ukoronowaniem tego. Tak, no cieszę się, że trener dał mi szansę od początku. Nic, no mam nadzieję, że wykorzystałem szansę. W następnych meczach dalej będę grał w podstawowej jedenastce, bo do tego dążę tutaj, po to tutaj przyszedłem, żeby grać jak najwięcej. I cieszyć tak samo kibiców Gromy, jak i samego siebie. Ja już się przygotowałem cały tygodnie na ten, że zagram przeciwko Ruchu, no i dowiedziałem się to dzień przed meczem, no i znałem tam tych kolegów z zespołu i trochę wiedziałem, co można oczekiwać od, szczególnie od Kuszwika, Żęciuka, Starzyńskiego, to i cieszymy się, że zagrali na zero stylu i pokazaliśmy, na co nas stać w tym meczu. Maciek, chyba nie mogłeś sobie wymarzyć lepszego debiutu tutaj przed publicznością w Bielsku-Białej, bo asysta, bramka, no i twoja gra naprawdę dzisiaj, zresztą gdy schodziłeś z boiska, kibice wstali z miejsc i gromko skandowali twoje nazwisko i bili ci brawo. Powiem tak, na pewno cieszę bramkę gdzieś tam w debiucie i asysta, bo wiadomo, że chce się wkomponować zespół jak najlepiej, żeby to miało jak najlepszy skutek w wynikach, dlatego wiadomo, też potrzebuję trochę czasu, bo miałem tylko 4 treningi z zespołem i na pewno gdzieś tam potrzebuję czasu, żeby się jeszcze lepiej zgrać i żeby to przynosiło efekty w następnym meczu. Dobra, 3-0 wygrana, dobry mecz Paziowego, pierwszy w Bielsku, więc gratuluję. Tak jak mówisz. To było szczególne spotkanie dla wszystkich ludzi związanych z piłką w Bielsku-Białej. Podbeskidzie w swoim setnym występie w Ekstraklasie pokonało bardzo pewnie Ruch Chorzów 3-0. Dzisiaj gra Podbeskidzia naprawdę wyglądała imponująco i po tych dwóch meczach, w których nie dopisywało szczęście dzisiaj górale, pokazali, że naprawdę mogą walczyć o pierwszą ósemkę w tym sezonie i wszyscy liczymy na to, że w kolejnych spotkaniach górale zaprezentują się równie dobrze. Bye.